Cześć, witam Was serdecznie w drugim wakacyjnym wideoniusie stacjowym. Ostatnio prosiłem Was w komentarzach, czy chcecie, by takie wideoniusy powstawały. No, Darek się określił tylko, dziękuję Ci Darku za ten komentarz, że wideoniusy wakacyjne, dlaczego by nie. No i dzisiaj postanowiłem w niedzielę, wieczorową porą, tak, już wieczór, nagrać krótkiego, dzisiaj naprawdę krótkiego wideoniusa wakacyjnego z Mogilna przy Jeziorze Mogileńskim w parku. Krótkie info, co tam słychać w stacji. Pojawiły się w archiwum, nie w archiwum, w autopilocie audycje archiwalne. Wstawiłem wszystkie audycje z czerwca, ponieważ graliśmy do końca czerwca, więc na razie wszystkie czerwcowe są w autopilocie wstawione. Powinny się pojawiać co jakiś czas, kiedy będziecie sobie słuchać Radia Elstacja. Automat, jeżeli poszuka, wybierze ten utwór jako audycję archiwalną do zaprezentowania, to będzie można sobie ją posłuchać wtedy w całości. I to może być i retrogranie, i markowe granie, czy decybel, tak? No, zobaczymy, co autopilot w danej chwili wybierze. Dziękuję Wam za zainteresowanie logiem imprezy Elektroniczny Weekend. Faktycznie parę osób się tym zainteresowało. Muszę tutaj leciutko doprecyzować, o jakie logo konkretnie chodzi. Dobrze by było, gdyby to był taki minimalizm, to znaczy znak, który będzie dla imprezy rozpoznawczy, będzie zawierał w sobie jakieś elementy elektroniczne, Mogilna, nazwę Elektroniczny Weekend, ale niech to nie będzie na zasadzie okładki, rysunku, czegoś bogatego, tak? Ważne, żeby to szło to przerobić na krzywe. Wówczas wszelkie gadżety związane z tym logiem imprezy będzie łatwiej po prostu nam to zrobić później. Czy umieścić na plakacie oficjalnym, czy jakichś ulotkach. Tak? Prosiłbym faktycznie wziąć to pod uwagę, żeby to był znak graficzny, takie logo minimalistyczne, przykuwające oko, ale które można stworzyć w krzywych. Oczywiście można stworzyć to od razu w krzywych, wtedy nie będzie żadnego kłopotu z wykorzystaniem tego potem jako elementu gdzieś do wykorzystania. Tak jak mówiłem, zamierzałem się wziąć za muzykę we wakacje. Zamierzałem. Dwa projekty czekają. Niestety muszę to odłożyć troszeczkę w czasie, bo komputer studyjny, ten, na którym nadawałem audycję i na którym gram, komponuję, przestał już całkowicie działać. Zawiesza się po 5 minutach pracy. Także dostanie nowy środek, dostanie nowe wnętrze, ten komputer, i wtedy będę mógł przystąpić do prac nad nową muzyką, nad nowymi albumami. Przepraszam, no też jestem zły sam na siebie, że ten komputer nie naprawiłem wcześniej. Chodził, tak, ale w końcu padł zupełnie i teraz jestem zmuszony wręcz coś z nim zrobić, żeby było dobrze, więc dostanie nową płytę główną, procesor, pamięć, myślę o jakimś dużym dysku, aby już działał potem od września jako studyjny do Elstacji, do nadawania audycji na żywo. Życzę Wam przyjemnego wieczoru niedzielnego, to może już nie, bo zanim ten film potem pomontuję, to będzie już noc praktycznie. Ale życzę Wam przyjemnego nowego tygodnia, pogody, wypoczynku, tym, którzy wypoczywają, dużo słońca, pogody. No i słuchajcie Radio Elstacja, słuchajcie Radio Elstacja, bo od tego jest, żeby słuchać. Nawet jak nie ma audycji na żywo, to Elstacja cały czas dla Was gra. No i zapraszam też do subskrybowania i określenia się, czy chcecie te wakacyjne wideoniusy, czy też nie. W
trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Hej!